Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Wolsen, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy w Stormfall. Oczywiście po zabiciu ostatniego bossa. No parę rzeczy z niego wyleciało, ale to są takie rzeczy, których i tak nie będę używał, także wszystko to sprzedam. Ogólnie to nie zauważyłem w poprzednim odcinku, że wyleciał... Znaczy nie tyle wyleciał, co... Czy ja mogę? Mogę ci to sprzedać. Nie tyle wyleciał, co dostaliśmy nowego psa. Znaczy psa, zwierzaka, bo to nie pies. Po zabiciu ostatniego bossa dostaliśmy nowego zwierzaka. Zwierzak wygląda mianowicie, gdzie on jest? Zwierzak wygląda tak, bo to jest wilk. Czy on się zamienił? Tak, tutaj mamy wilka. Mamy teraz psa i wilka. No one nic nie robią poza tym, że zbierają nam pieniądze, na to wychodzi, także czy to jest wilk, czy to jest pies, nie ma najmniejszego znaczenia. Ja sobie zostawię tego psa. Idziemy dalej. Musimy wrócić tutaj, podniszczony fort Brzaskowiczów. Tam musimy prawdopodobnie porozmawiać, no bo byliśmy tutaj w Sanktuarium Nadziei. I teraz będziemy musieli ruszyć w tę stronę tutaj prawdopodobnie. Także przenosimy się na szybko tu. I tu musimy porozmawiać z Valerią. I've no men to spare, Valeria, but we still need the Hellion back, or all is lost. Dobra, to mamy. Zgłoś się do Gernes w jego obozie, skorzystaj z mapy świata w celu szybkiej podróży. No, ale to on tu jest. You and your powers are nothing but tools to serve his plan. That's what's going on. Valeria. We should leave, brother. Go on our way. The Republic, the Brotherhood, they're only good at sending us to die for their grand cause. Well enough, I say. Let's make our own fate. There's nowhere to go. Leave? Where? We'll find a place far from all this mayhem. You can't escape it, all right? For what's coming, there is no hiding under a rock. You want peace? Oh, you will have peace. Don't you worry about that. Just not the way you think. Genez, what's that supposed to mean? The unholy alliance called the Covenant of the Blind is trying to summon an entity named Ahriman, the fallen Duke of Fury. The Blind Prince, as they like to call him, waits patiently in the abyss while the three lesser cults lay waste to three cities, channeling energy toward the ritual place. What if they succeed? Pacification. Pacification is what awaits us all. I've seen the Cult of Fury turn my strongest men into mindless thralls. They'll drain their will to resist, to fight, to feel anger or self-survival. It will spread to all of us should we fail to stop the ritual. The end of free will and the rise of a new mankind, united in eternal enslavement. The fear in Stormfall is fueling the ritual, empowering this Ahriman. Yes, Stormfall is one of the three cities that will be consumed in time if we do not stop the ritual. Each of the three cults from the Covenant of the Blind is making sure of it. Stormfall is handled by the Cult of the Sleeper. The nearby city of Cordenham was converted by the Cult of the Aberrant. And we expect the capital city of the Republic, Gehenna, to be on the same path as we speak. Then I suppose you have a smart plan laid out to stop it all? No, not a smart one. A desperate one. I want to reassemble the mythical Hellion, the artifact that founded the Brotherhood of Dawn. With it, I will be able to conjure the power of Anathea herself, closing the abyssal portal and ending the ritual. You're sure it will work? That's the only plan we have, given the time left before Fury's ascent. Val, what do you think? The next part is what bothers me. He wants to send you, alone, to get the first part of the Hellion. Well, now that Edric has gone, I'm not losing you to a suicide mission, no matter how desperate we are. So, I'm coming with you. At least if we fail, we'll fail together. Yes? We won't fail. No matter the odds. Gernes, where can we find the first piece? It used to be held within the Vault of Hope where you found us. But after the nearby city of Cordenon got attacked by the Cult of the Aberrant, an overzealous group of the Brotherhood crept into the vault and took the relic to bring it to the city and protect its population from evil. They never came back.
But there is a chance that that half of the Hellion is still there. Following in the footsteps of dead men. Oh, I like this plan. Let's go, Val. The sooner this is dealt with, the sooner we go home. We don't have a home to return to. Stormfall is homey enough. If she's still standing after all of this. I'm friends with a merchant prince. Somehow. Strasznie przegadana ta gra jest, czy ja już to mówiłem? Podróż w stronę Cordanon. Cordanon, okej. Okay. To co, ona będzie z nami teraz szła? Nagroda za misję. Okej. Okay. Władczy krzyk, nowy poziom umiejętności. Też dobrze. No i gdzie mamy tu przejść? Czy tu jest jakieś... Nie, to tutaj musimy przejść, dobra. Ona będzie z nami szła, no to na pewno nam troszkę ułatwi życie. Aha, tu jest zejście na dół. No to idziemy. Razem z Valirą podróżujecie w kierunku niedawno zniszczonego miasta Cordanon. Co gorszego może się wydarzyć? Why do you care about Stormfall anyhow? I don't know. We've been told our whole life that we were the shields of the unseen. That our purpose was to defend mankind against the supernatural. And now that the city's on the fringe of destruction due to the Covenant of the Blind's actions, I should just let them down, even if I do have the power to do something about it? You still think like a purifier, I see. Why not? I've thought a lot about this. The Republic might be ignorant and wrong about a great many things, but the core values Hemlock and the Purifiers gave us are still worth something. Pitting your own family members against one another, abandoning your children. Yeah, those surely are great values to worship. Hemlock might have his reasons. We don't know. Ha! I'm sure he does. Wait! Not sure he deserves the opportunity to. Get down! A last of trash! I wouldn't if I were you. God damn it! Come on. The fugitive and the demon worshipper. Time to end their heresy. Father? Silence! Why didn't you leave when I told you to? You pitted Edric against his own brother. This filth deserves neither honor nor respect. I had no say in the matter. You abandoned me. I gave up on you in the comfort that at least one of my children would make it. It's not too late, Father. We're still the children of Hemlock. Right now, you're nothing but a defiler. A traitor of what the Purifiers fight for! Alas. Struggling for survival is a vain endeavor in the light of what awaits us all. And yet, I can't stand idly by witnessing my only legacy that matters getting its head chopped off. Justicar, free the prisoners. Grand Inquisitor? Listen carefully. You may not comprehend my actions, but such is certain. Only enslavement awaits you if you share the path of the Brotherhood. Turn back now while you still have each other. Find a quiet place to live on. Forget this life. You may taste an ephemeral peace in the next. I followed you despite the most terrible odds, sir. Everyone in this army has the utmost respect for you. But you know as well as I do that these two are traitors of the Republic. The penalty for their crimes is death. Free the prisoners. This is treason! My men and I will not betray what the Purifiers stand for, so that your little protégés get another chance, Grand Inquisitor. They die now. Stand down, Justicar. Stand down, Justicar! Soldiers, arrest and disarm the Justicar. He shall be put to trial for insubordination. Soldiers! Your judgment is clouded by your love for them. Everyone can see that. Soldiers, secure the Grand Inquisitor. I am relieving you of your command, sir.
The Senate will be informed of your weakness, and you shall be dealt with accordingly. These two, however, will die this day. Ajax! This is your last chance to enjoy a life far from pain. Seize it! What's going on? Wait, listen. Something is approaching. Get in formation! Formation! Protect the railguns! What are these things? The cult of the Aberrant. He's with them? Why is he with them? Co tu się wyprawia? Przetrwaj zasadzkę. Kurde, muszę się rozegrać, a ja już dostałem. Ja już dostałem i już jednego tokena straciłem. Dobra. Kolejni. Dobra. Jeszcze ich tu kilku jest. Dobra, zrobiło się groźnie. Ajajaj. Drugi raz dostałem. You are soldiers of the purifiers. Fight to the last. Purity and sacrifice. Nie wiem, ile ta zasadzka będzie trwała, ale zaraz pewnie umrę. Dobra, ilu ich tu jeszcze jest? Okej, okay, chyba się udało. The purifiers got crushed. I'm not sure that's for the best. Bo się nie udało. I'm getting a strong battle of high peak deja vu here. Not a good time to be reminiscing. Keep hacking. Albo się nie udało. Dobra, nic nie mówię, bo tu się za dużo dzieje. Dobra, mamy tego trybuna. Drive my blade through your corrupted heart. Brother, help! In the name of the Senate. Aj, nie mogę się ruszyć, dobra. It's not her. Halo, opuszczaj.
Dobra, jeszcze jeden strzał. Udało się. Udało się go zabić. Glad he finally shuts up. He was doing what he thought was right. As long as he does it in silence, I'm fine with that. Still alive. We bid thee welcome, guests. Ugh, we forgot one. Let me pull its head off. Wait. It speaks. This one's different. Mam z tym czymś pogadać, tak? No dobra. Trochę było zamieszania, ogólnie rzecz biorąc, no ale jakoś tam żyjemy. What are you supposed to be? We are the Lambert, indeed. What are you supposed to be? Is it mimicking you? Learning. We would be honored to have you in our domain. To know more about what are you supposed to be? No, that's not quite right. Anyway, we're just humans. Nothing fancy. You already had plenty of those fleeing in your direction. They are humans. She is human. You are unknown. You are precious. Precious to us. And I'm not? Charming. Well, at least it's not trying to kill us. Apologies for the misunderstanding. We will cease your existences. But we are your host and you are our guests. Come. Enter our domain, for it is full of wonders. Charming. Is it making fun of me? I'm not even sure. Let me tell you right now that I'm not comfortable. Czy oni mogą przestać gadać? This is the way to cordon on, and we still have to find the first piece of the Helion. We knew that the cult of the Aberon destroyed the city, so buckle up, Val, because we're going that way. I had no plans to turn back. Hemlock is this way, and I want answers. Is he working for those guys? Maybe the Lambak knows. After all, Hemlock summoned it. That's unreal. I feel like we know nothing about Hemlock anymore. If that was even him. Skończyliście. Strasznie dużo gadają, no. Aż do przesady. Dobra, więcej życia poproszę. I może jeszcze trochę zaciekłości. Okej, okay. Te spodnie tak patrzyłem, ale nie. No, wartości wszystkie odporności mają większe, ale poza tym tamte oblężnicze hausy są chyba lepsze. Tutaj drzewko rozwijamy dalej. Obrażenie do broni, od broni jednoręcznej. No nie, dwuręczną walczymy. Obrażenie okalających. Szansa na blok. Czy jest tu coś takiego, co by nas interesowało? Może w tym obrażenie od ataku. Plus 10% do wartości wszystkich odporności. Do obrażeń od broni białej. Do szybkości ruchu, do szybkości ataku, do szybkości rzucania zaklęć. Obrażeń od ataku. Do maksimum zdrowia. Tak powiem wam, że nie wiem za bardzo, w którą stronę iść. Do maksimum zdrowia. Do regeneracji. A weźmiemy to. Będzie regeneracja zdrowia. Troszeczkę szybciej. Dobra, idziemy dalej. Idziemy w tę stronę i próbujemy dotrzeć gdzieś. O, jest portal. No ale tak patrzę na czas odcinka, to raczej nie będziemy jeszcze kończyć, bo jesteśmy tu. Dobrze by było dotrzeć do następnego portalu na przykład i wtedy może odcinek zakończymy. Na razie jesteśmy tu, spróbujemy powalczyć trochę jeszcze. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. Dobra, ci gonią, ci giną w miarę przyzwoicie szybko. Ołtarz towarzysza. A ten, chciałem go zabić, a przecież ten pająk będzie chodził z nami. No i miło z jego strony. Okej. Dobra, młotem. Pająk też tam pomaga. Ona pomaga, także tutaj spoko, mamy sprawną ekipę. Nawet zanim cokolwiek zdążę zrobić, to już nie żyją niektórzy. To mogę rozwalić? Mogę to rozwalić. Jakoś tak się niemrawo ruszam. Oni wszyscy za mną biegają tak bez sensu. To jest troszeczkę wkurzające. No ale cóż, na to poradzić.
Dobra. Tutaj misja dodatkowa. I zaraz do niej dotrzemy oczywiście. Okej, zginęliście, zginęliście. Dobra, pójdźmy w tę stronę. Dobra, jeszcze ty. Bardzo ładnie. Strasznie chaotyczna walka jest dzisiaj. Może przez to, że nagrywałem... Nagrywałem przed tym odcinkiem odcinek z Gridfalla. No i tam też... Było ciężko. Tam gram na najwyższym poziomie trudności, na tym ekstremalnym, i tam byle mobki mnie zabijają. Tutaj to aż tak źle nie jest. Ej, co mnie bijesz? Aczkolwiek tam inaczej się zupełnie gra. Coś tu wypadło ciekawego? Nie. O, tu jakiś wielki jest. Lamba. Dobra, zginął. Dużo kamyku z niego wypadło. Kurde, zabijają. Nawet nie potrzebują mnie tutaj, żeby zabijać niektórych. Zniszczmy wszystko. Dobra, idziemy do tej misji dodatkowej. Oj, ale tu jest jeszcze dużo stworów, które by wypadało zabić. Okej. Okay. Dobra, niech on pozbiera to złoto. Tutaj coś jest jeszcze. Berserker na pierśnik weźmiemy. No dobra, zejdźmy tam, zobaczmy, co tam jest. Nic się nie wyświetliło, żadne zadanie. No dobra. Tutaj nie mam pająka. Pająk nie poszedł ze mną. O, a tutaj są same skarby. Ciekawe, czy coś wyskoczy, jak otworzę którąś z tych skrzynek. No nie, po prostu były same skarby, okej. Okay. Jakiś miecz wyleciał. Proszę bardzo. Proszę bardzo, lepszy niż to, co mamy. Można tutaj kryształ nawet jakiś wstawić. I to jest drugi slot do szybkości rzucania zaklęć. Nie, no. Fizyczne do zaklęcia. No, możemy włożyć to na przykład. Teoretycznie jest lepszy niż to, co posiadamy. Na zielono się świeci teraz, tak? Spoko. Czyli co, mogę wyjść? Zamieniliśmy mieczyk tylko. Zamieniliśmy mieczyk jeden na drugi. What are these creatures doing? Expanding the capabilities of nearby fauna and flora, bestowing our Lord's blessing upon this forest. Smart talk for corrupting living organisms and turning them into thralls. Otwórz mi te drzwi. Who's the we you keep referring to? We are the Lambak. Lambak are we. We are one, for only the Lambak thinks. And we are many, for we became what we are thanks to the many disposable resources found in Cordenon. Resources? The organic mass you referred to as population. They're all dead? Some. But for most of them, they are we. They became the Lambak. I've heard enough. Can we move on? One second. Lambak, do you know anything about a warband from the Brotherhood of Dawn entering your lands? Yes, indeed. Do you want to meet them? Now part of the we? Yes. I'd very much like to. So be it. We will promptly organize a meeting for our guests. I'm not sure if this is smart. This is obviously a trap. A trap is unexpected. Do not fear the unexpected, for we will end both your existences. You will be we. No trap. Just certainty. Not sure I enjoy her honesty. Her? I'm not sure her applies to it. Do not mistake that thing for something relatable. Dobra. Przepuściło nas to coś dalej. Ugh, are you
least now we know what happened to Cordenan's population. I would say we've seen worse, but I'm not so sure right now. Let's do what we have to do and leave. Let's try not to end up like that. Strasznie dużo gadają. Bardzo dużo w tej grze gadają. Każdy ma coś do powiedzenia. Nie wiem, czy to warto jest iść dookoła, czy prosto do celu powinniśmy dążyć. Tutaj to tylko złoto oczywiście. Już mamy go pod dostatkiem, a i tak nie mamy co z nim robić. Tak. Prawda jest taka, że nie muszę go zbierać nawet. No, tutaj są jakieś stworzenia. Okej, pozabijani. Tutaj będą jakieś jacyś wrogowie, tacy groźniejsi troszeczkę. A są. Mogę coś pozbierać? Mogę coś pozbierać. Jakieś spodnie powypadały. Jakieś spodnie powypadały. Tutaj jeszcze coś, jakaś miksturka jest, ale to ta miksturka to tam niepotrzebna mi jest do niczego. Zbadam tę odnogę tutaj w dół. Jestem ciekaw, czy jest jakiś skarb tutaj. Pająk sobie poradzi. Pająk sobie powinien poradzić, a jestem ciekaw, czy jest tutaj coś ciekawego na końcu tego. Nie ma nic ciekawego. Nie warto było przychodzić. Pająk pluje i zabija wszystkich doka. Nawet nie muszę się jakoś starać ich tutaj ogarniać. Dobra, pies pobiegł zabrać złoto, wróci z powrotem. 30 level ogólnie na wpadł tam gdzieś w międzyczasie. Punkty rozłożyłem. No cóż, idziemy dalej. Szczury to tam nie będę się nimi w ogóle nawet interesował. He's working with the Covenant of the Blind. He also mentioned not having a choice. Look, he's lying. He made a pact with powers he shouldn't have fiddled with, or he's straight up possessed. He sounds sincere. I can feel that he's struggling. I wonder where he went. He can't be far. Tak, tutaj była ta kapliczka taka, gdzie wypadają te kulki, ale mamy, one są tu dalej. Mamy tutaj cały czas tej pierwotnej esencji 1000, bo nie używam. Trzymam na jakiegoś bossa najlepiej w sumie chyba. Tobie co się stało, żyjesz? Że jeszcze co jest? Nie wiem, co jej się tam wydarzyło. Nie, biegnie, dobra. Już myślałem, że gdzieś zginęło. Ona chyba nie może zginąć. Ona chyba nie może zginąć. Czy tu jest coś ciekawego? Ale wrogów pokonać, no nie bij ich tym młotem za daleko. Może bym podszedł, byłoby prościej. Dobra, jeszcze tu. Stryk. Jeszcze jeden. No, ale nic ciekawego. Nic nie wypada. No dobra, przyspieszenie mamy. No dobra, to szybciej przynajmniej dobiegniemy do tamtego miejsca. Biegiem. These guys were from the Brotherhood's expedition. Well, it did say it would organize a meeting. No i młotem ich w sam środek. No. Jeszcze mam to przyspieszenie na razie, także nieźle. I szybciutko w tę stronę. Mam nadzieję, że z tej skrzynki przynajmniej wyleci coś ciekawego, ale też nie bardzo. Okej, dalej mamy przyspieszenie. Tutaj coś jest? Dobrze, stworów wylazło.
nic. O, jednak jest. Dobra, i jeszcze ty. Bardzo ładnie. Ciężkie spodnie jakieś wypadły. I mieczyk. Spodnie to ogólnie chcę zobaczyć. 46. No, mamy jakieś legendarne. Dobra, zostawimy te, co mamy. Biegiem dalej, póki szybko biegamy. O, znowu ono. No dobra. Szybko biegamy, to biegniemy. O, już nie biegamy szybko. Skończyło się, dobre. 31 poziom wkładu. To jest drugi level dzisiaj. Czyli kolejne punkty. Okej, i kolejne punkty do tego dziwnego drzewka. Na maksimum zdrowia. Zwierzęcy obłęd jakiś. Zwiększa zadawane przez ciebie obrażenia fizyczne, toksyczne i okaleczające, ale nie może zadawać innych rodzajów obrażeń. To może nie głupie. Dobra, weźmiemy to tutaj. Idziemy dalej. Idziemy dalej, szukamy oczywiście portalu. Gdzieś prędzej czy później będzie. O, tu się zamknęło. Dobra. Seems to be pumping blood into the surrounding environment, like a beating heart. We should put it down. Coś wielkiego tutaj jest. Serce zepsucia. Dobra, zabiłem to serce zepsucia niby. O, jeszcze wybuchło na koniec. Rzućmy okiem. Co tutaj jest? Dobra. Dodatkowa misja. Zniszcz serca zepsucia. W ogóle tu mamy jakieś dodatkowe zadanko. A to już zniszczyłem. No dobra. Skoro tak. Ale tu chciałbym zejść. O, właśnie do tej misji. Tu jest jeszcze jakiś człowieczek. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Polowanie dla nagrody. Zabij Golmuta, filozofa flyerów. Okej, spróbujemy go znaleźć i zabić. Dobra, siekamy ich tutaj ładnie. Okej. Dobra, no chyba się powinna podnieść. No bij dziada. Dobra. To zabierzemy. Idziemy szukać dalej tego kolesia. Któryś od nocy powinien być. Znaczy, będzie trzeba tutaj w tę stronę pójść, no ale to za chwilę. Nie ma nic. Padają dosyć szybko. Jest do szybkości ruchu będziemy mieć 100%, jak wykonamy. Mam dość szybkości ruchu, bo już nie mogę w nic trafić. Znaczy, coś tu wypada ciekawego, no ale nie ma nic. Ramienniki dla łotra wyleciały. Zabierzemy zaraz. Ciężko cokolwiek namierzyć jest, jak on, no, ta postać tak szybko biega. Ja wiem, że z shiftem powinno się. To bym stał w miejscu, ale... Ale to też mi tak jakoś niewygodnie. No, teoretycznie z shiftem... Tylko wtedy nie mam palców na 1, 2, 3, 4 na klawiaturze i
I to tak czulowo troszeczkę. Dobra, biegniemy do tego. Zabić tego kolesia głównego. On jest tu gdzieś niedaleko. Tu jest wyjście, czyli on powinien być gdzieś tutaj niedaleko. No, jest tu. Dobra, szał mamy. Możemy go atakować. Kamyczki zbierzemy. Amulet wypadł w ogóle. Już help. Dobra, kolega zanim się odwraca. No, było groźnie. Dobra, zginął. Oj, wyszliśmy, a nie chciałem wychodzić. Halo, chciałem nagrody pozbierać. Znowu coś zepsułem. Dostawiłem nagrody. Wracam z powrotem. Aj, skończyło się szybkie bieganie. Pewnie jeszcze coś ogólnie zostawiłem. Ja chciałem nagrody. Stwory raczej się nie respią. I to są tutaj, no bo ich nie zabiłem, bo biegłem od drugiej strony. Ciekaw jestem, czy te nagrody tu zostały, czy je straciłem. Coś tam z niego wyleciało. No, powinno być. Coś tu leży, także i tu powinno leżeć. No właśnie. Chciałbym wszystko zebrać. Aha, bo ja to kliknąłem zamiast... zamiast się rozglądnąć, to kliknąłem tą kulkę, a ta kulka wyciąga nas, znaczy wyprowadza nas na zewnątrz. Wszystko, wszystko. Teraz możemy wyjść stąd. Mamy pełny plecak, mamy jakieś buty, o proszę bardzo. Lepsze niż to, co mamy. Zamienimy sobie buty. Mamy jakieś spodnie, ale te spodnie akurat nie. Tarcza też nas nie interesuje. To możemy się nauczyć, to możemy się nauczyć. To też, to też. Tu jakiś amulet wypadł. No ale go chyba nie chcę, na pewno go nie chcę. Jakiś pas. Plus 11 obrażeń do ataku, do maksymalnego zdrowia, generowania szału przy trafieniu. Ponosi szansę na dolegliwość od mistycyzmu. No w sumie to nie wiem. Dobra, resztę możemy sprzedać, czyli... No nie wiem jak daleko jest, dobra jeszcze przebiegniemy się, nie wiem jak daleko jest do następnego portalu i do miasta ogólnie, no bo wypadałoby się przenieść i posprzedawać to wszystko. Z kolejne to serce. O kurde, ale tu wypada dużo rzeczy z niego. Idą stwory. No to na raz ich. Coś jest tu jeszcze? Tu jest jeszcze jakiś. Dobra, nie ma nic ciekawego. Tu idą jeszcze. Okej. Okay. No i tutaj jest koniec. Koniec tego korytarza. Czy tej ścieżki przez las, może tak, bo ten... Chociaż taki korytarz przez las w sumie. Dobra, ginąć, bo nie mam czasu na was. Co tutaj? Nic ciekawego. To rozwalimy. No i wychodzimy stąd. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Podróż przez cielesny las. No dobra, mamy punkt nawigacyjny. Już jesteśmy tutaj, w cielistym lesie. Cielesny las, a nie cielisty. Dobra, wracamy do Stormfall, posprzedajemy wszystko. Idziemy najpierw do schowka. Zrzucimy wszystkie kamyki. Jeszcze to. Reszta wszystko pójdzie do sprzedania. Tak jest. To chciałem zużyć. To jakiś barwnik, ale
Oczywiście do niczego to mi jest niepotrzebne. Tu się zastanawiam nad tymi spodniami, ale chyba ich nie chcę. Tego nie chcę. Tu jest tylko osłona. Nie. Dobra, to ten mieczyk możemy sprzedać. Zostawimy to, co mamy. Tego nie chcę, to też. Buty. I te buty sprzedajemy i to sprzedajemy. No i ten flamberg też już jest tak naprawdę do sprzedania, bo już jest nam niepotrzebny. Czy mamy coś, możemy coś tu kupić ciekawego? Co ty masz tu ciekawego? Tłuczek biskupa na przykład, ale to jednoręczne. O kurde, tu jest jakiś niezły topór. Ile mamy kasy? 86 tysięcy. Topór osądzenia legendarny możemy kupić na trafienie. No, zadaje większe obrażenia. Dobra. Kupimy. To mu sprzedamy, a to sobie założymy. Proszę bardzo, mamy taki topór legendarny. Zobaczmy, co mamy tutaj. Jakiś hełm. Ile hełm kosztuje? 24 tysiące. No, też kupimy. To sprzedamy. No i spoko. Trochę kasy wydaliśmy. Nic innego tu nie ma. Trochę kasy wydaliśmy, mamy nowy hełm. Mamy nowy hełm, nowy topór. Dobra, na tym będziemy kończyć ten odcinek. W następnym odcinku idziemy dalej tą trasą tutaj przez ten las i tutaj do tych punktów, aż dotrzemy do końca drogi. I drugi akt będzie zakończony. Ale na dzisiaj to tyle. Także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!